student krakowskiej szkoły teatralnej Jerzy Sztur nie myślał czekać do czterdziestki, aż mu się na dłoniach porobią odciski od trzymania halabardy. Chciał się od razu zmierzyć z prawdziwą, żywą publicznością, choć władze jego uczelni uważały, że jest to absolutnie niedopuszczalne. No ale władze uczelni na szczęście nie chadzały na wieczorki taneczne organizowane przez krakowskie zakłady pracy. I tam student Sztur mógł się dowoli udzielać w charakterze wodzireja. Jak miał dobrą noc, to mógł symultanicznie poprowadzić kilka wieczorków. Na dole czekała taksówka i woziła go ekspresem z jednej imprezy na drugą. Przyszły aktor jednak mimo wszystko nie bardzo chwalił się tym, że posiadł wysoką specjalizację w temacie a teraz proszę koszyczek, kółeczko odbijany. Więc jak zjawił się u niego młody i gniewny, ambitny reżyser Felix Falk i zaproponował mu jednakowoż w swoim filmie Wodzirej rolę ni mniej, ni więcej, tylko wodzireja, Sztur poczuł się niemal obrażony. Owszem, wodzirejem to on może sobie być, ale wieczorami, dla draki, dla paru groszy. No ale w filmie to on chciałby zagrać coś poważnego. No może nie od razu Hamleta, no ale... Jak się jednak wczytał w scenariusz, to od razu chwycił, że film nie traktuje o tym, jak się załogi socjalistycznych zakładów pracy bawią po dobrze wypełnionych obowiązkach. Ten filmowy wodzirej to jest numer sam w sobie. Fabuła niby prosta, młody, a nie na żarty, organizator zabaw musi wykolegować z prowadzenia prestiżowego balu w małym miasteczku kilku konkurentów. Wtedy dopiero otworzy się przed nim kariera w województwie, a kto wie, może nawet w samej Warszawie? I krok po kroku on rozgrywa swoje podchody. Ploteczka, pomówionko, cichcem sprzedane oszczerstwo, szantażyk, prowokacyjka. Nawet jeżeli dotyczy najlepszego kumpla. Bo przecież ta kariera, to województwo, ta Warszawa wreszcie. No i w końcu wodzirej dopnie swego. Jest ten wielki bal. Są towarzysze z centrali. Jest telewizja. No i ten bal prowadzi nie kto inny, tylko on. Cóż, drobny obrazek ze sfer szmiry estradowej? A jeżeli nie tylko... A jeżeli kariery zaśrodkowego Gierka robili w podobny sposób dyrektorzy? A jeżeli rektorzy? Albo ordynatorzy? Albo przewodniczący? Albo sekretarze? A ministrowie? A kto wie, może nawet sam pierwszy sekretarz, towarzysz Edward Gierek? Gierek? Jako wodzirej Polski Ludowej? Nawet nieźle brzmi.